Wojtek, to była bardzo solidna pętla w waszym wykonaniu. Czy była dobra, to fakt. Myślę, że sami trochę jesteśmy zaskoczeni naszą prędkością i jakby widzimy potencjał jej poprawy, tak? Aczkolwiek na ostatnim odcinku w pętli dostaliśmy żółtą kartkę od jednego zakrętu, który nam powiedział, że jeszcze może trochę za mało doświadczenia mamy w tych najnowszych samochodach Rally Evo 2, żeby wykorzystywać ich potencjał w 90%, bo te 10 na pewno cały czas sobie zostawiamy, jak nie więcej. Także też ustabilizowaliśmy to tempo, nieśliśmy mniejsze ryzyko, żeby być właśnie w jednym kawałku cały na mecie, bo tych przygód na tym ostatnim OS-ie było sporo, tak? Już pomijam fakt, że gdzieś tam zostaliśmy prawie że zatrzymani, bo koledzy, którzy mieli jakieś tam przygody, po prostu troszkę blokowali drogę, ale to jest dobry start dla nas. Ja myślę, że jakby ten nasz potencjał w skali roku będzie się rozwijał, a to dla nas jest najważniejsze. Powiedz, jak podobają się trasy tegorocznego rajdu? Trasy są super, aczkolwiek bardzo trudne, zwłaszcza ten ostatni odcinek Wieliczki. Mimo że jechałem tu wiele razy w tym rajdzie, to tego odcinka zupełnie nie znam. Charakterystyka też mnie zadziwiała, bo shooter, który wydawał mi się, że będzie gryzł, będzie przyczepny, był bardzo śliski, a tam, gdzie myślałem, że będzie wiozło, ta przyczepność była całkiem niezła, więc muszę to by sobie wnieść parę poprawek w ten opis i z optymizmem ruszyć w kolejną pętlę. Także dobry rajd dla nas, cieszę się, że nasz zespół nie odstaje od zespołów europejskich. Także to też cieszy i to też pokazuje jakby, że mamy, myślę, fajny potencjał.